Jak zrobić bombkę? Zrobimy dzisiaj taką bombkę, którą mogą zrobić najmłodsze dzieci i zrobimy dzisiaj taką bombeczkę, którą mogą zrobić dzieci ciut starsze. Żeby zrobić taką małą bombkę, potrzebujemy kółka o średnicy około 8 do 10 cm. Potrzebujemy takich kółeczek 20. Każde kółeczko należy złożyć na pół. Tak. Wezmę sobie inny kolor. Smarujemy klejem. Przepraszam. Smarujemy klejem. Układamy półkola na siebie. I tak przygotowanych 20 półkoli sklejonych razem połączymy w jedną bombkę. Oczywiście dokładamy do tego wstążeczkę, żeby bombka mogła wisieć. Teraz to jest bardzo prosta wersja i myślę, że tutaj każdy sobie świetnie z tym poradzi. Jeżeli chodzi o drugą bombkę, potrzebujemy również koła. Tutaj są koła nieco większe. Te koła mają średnicę 12 cm, ale oczywiście mogą być większe, mogą być mniejsze, jak tam sobie wybierzecie. Do tych kółek używam kleju gorącego bądź kleju magicznego, ponieważ ten tak nie za bardzo, taki zwykły, dlatego polecam bardziej klej na gorąco. Oczywiście również będzie wstążeczka. I jak zrobić taką bombkę? Otóż bierzemy kółko, również wszystkie koła składamy na pół i robimy kropelkę kleju na środku tego kółeczka i sklejamy. Tylko trzeba uważać, bo klej jest gorący. I teraz, jak już mamy posklejanych kilka połówek, to na każdej z nich robimy 4 kropki. I dokładamy kolejne półkole. I znowu robimy 4 kropki. Klej na gorąco jest o tyle fajny, że szybciutko jest efekt. Z klejem magicznym ciut dłużej trzeba poczekać. Takich kółek, przypomnę, powinniśmy mieć 24, żeby wyszła nam taka ładna, foremna bombeczka. I jeszcze jedno. I ostatnie. I sklejamy oczywiście wszystkie kółka razem. Ja sobie to już wcześniej przygotowałam, kleiłam po 6. Oczywiście w zależności od tego, jakie wybierzecie sobie kolory, można zrobić jednokolorową, można zrobić wielokolorową. I teraz to skleję wszystko razem. I nasza bombka jest prawie gotowa. Jak ją rozłożymy, nie jest to wcale takie proste. O, jak ją rozłożymy, ją też trzeba jeszcze tutaj skleić i oczywiście dokleić sznureczek. Co najpierw chyba dokleję sznureczek, a potem dopiero skleimy całość. Sznurek bądź wstążkę, co tam już sobie wybierzecie. I teraz całość. Znowu w 4 miejscach smaruję klejem. I postaramy się to zgrabnie skleić. Mam nadzieję, że wyjdzie. O. Można docisnąć i nasza bombka jest gotowa.